Wyrok w sprawie Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Po raz kolejny wymiar sprawiedliwości stanął na wysokości zadania. Spółdzielczy Dzień Dziecka. Jest na co się szykować. Wypadek na Powstańców Warszawy. Stwierdzono, że w jednym z pojazdów przebywa jedna osoba. Pożar w Kamionce. Stwierdzono, że jest to budynek drewniany. Małe, wielkie zagrożenie. Przy ukłuciu przydostaje się do skóry człowieka. 20-lecie powołania Państwowej Straży Pożarnej. Mikroorganizmy w lubartowskim stawie. Już wyraźnie są efekty. Ewelina Bożęcka, witam w kolejnym wydaniu informacji. Proces wygrany przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie w sprawie nielegalnego zajmowania przez Lubartowski Ośrodek Kultury pomieszczeń przy ulicy Cichej 6 sprawi, że budżet miasta uszczupli się o kwotę prawie 500 000 zł. Wyrok nakazujący zapłatę 500 000 zł zapadł w zeszłym tygodniu. Proces toczył się od 2009 roku i dotyczył sporu o czynsz, jaki spółdzielni miał płacić LOK. Ówczesny burmistrz Jerzy Zwoliński nie wyraził zgody na podpisanie umowy, jaką zaproponował nowy zarząd spółdzielni. Sprzeciw władz miasta doprowadził do skierowania przez spółdzielnię sprawy o eksmisję. Sąd po rozpatrzeniu sprawy nakazał eksmisję LOK. Ośrodek jednak się nie wyprowadził i przez kilkanaście miesięcy zajmował nielegalnie obiekty przy ulicy Cichej 6. Zarząd spółdzielni uznał, że zajmowanie pomieszczeń przy ulicy Cichej i nieponoszenie kosztów najmu jest niezgodne z prawem. Do sądu trafił pozew o odszkodowanie za nielegalne zajmowanie pomieszczeń po LOK. W zeszłym tygodniu sąd nakazał zapłacić odszkodowanie. Wyrok nie jest prawomocny. LOK ma zapłacić 243 039 zł z ustawowymi odsetkami, które naliczone zostały od 16 lipca i wynoszą 89 504 zł. Ponadto 14 064 zł jako zwrot kosztów procesu. 4618 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 138 zł na rzecz Skarbu Państwa na zwrot za wydatki. Do całej sumy należy też dodać 99 608 zł, czyli kwotę, którą już zapłacił LOK, kiedy zajmował pomieszczenia. W sumie całkowity koszt zajmowania nielegalnie lokalu przy ulicy Cichej to aż 450 971 zł. Jak ocenia Pan wyrok? Znaczy to trudno tutaj coś, panie redaktor, ocenić na daną chwilę. Z wiadomości uzyskanych od pani dyrektor, chociaż na wstępie zaznaczę, że miasto nie jest tutaj stroną w ogóle w tym postępowaniu, które trwało, jak pani twierdzi, bo jeśli wyrok jest, no to znaczy, że trwało. Stroną i pozwanym jest Lubartowski Ośrodek Kultury i tam jest wiedza, tak powiem, z pierwszej ręki. Natomiast ja uzyskałem taką informację, że pani pełnomocnik wystąpiła z wnioskiem o udostępnienie uzasadnienia i po zapoznaniu się z uzasadnieniem no będą wtedy jakieś kolejne kroki czynione. Także ja miałem tyle do powiedzenia w tej sprawie. Czy nie jest wiadomo, czy się miasto będzie odwoływało? No trudno na daną chwilę powiedzieć. Przede wszystkim musimy w LOK przede wszystkim tutaj zapoznać się z uzasadnieniem. Jaka jest treść zasadnienia? My nie znamy treści zasadnienia. Wystąpiliśmy z wnioskiem i jak będzie znana treść, będą podejmowane decyzje. A jakie? No to trudno powiedzieć nawet dzisiaj. Koszt odwołania się, jeżeli w ogóle Państwo będą się odwoływali, mogą sięgnąć nawet 20 tysięcy złotych. Chciałam się zapytać, czy LOK stać na taki wydatek? No ja uważam, że za wcześnie mówić jest o tym. Poczekajmy. Nie znamy tego uzasadnienia, zapoznamy się z uzasadnieniem, wtedy można rozmawiać o apelacjach i innych sprawach i kosztach. Jak ocenia Pan wyrok? Bardzo dobrze. Po raz kolejny wymiar sprawiedliwości stanął na wysokości zadania. Spółdzielnia mieszkaniowa uzyskała bardzo dobre pieniądze, ale to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to uzyskaliśmy po prostu to, o co wnosiliśmy. Czyli tak naprawdę po tych kilku latach okazuje się, że kłótnie, spory, waśnie oraz o to, kto miał w tym wszystkim rację, rozstrzygnął sąd. Sąd pokazał, że spółdzielnia mieszkaniowa może brać i powinna brać kwoty wolnorynkowe za wynajem takich pomieszczeń i że te kwoty się spółdzielni należą. Natomiast można powiedzieć jedną rzecz, że po tych kilku latach oliwa wypłynęła na wierzch. Wtedy mnóstwo rzeczy mówiono, oskarżano nas jako spółdzielnie mieszkaniowe o różnego rodzaju rzeczy.
Wszyscy pamiętają nagonkę, jaka była w tamtym okresie prowadzona. W zasadzie moja twarz była na Lubartowiaku non-stop. W tamtym też okresie była zasłaniana nawet różnego rodzaju dodatkami, tak żeby tej twarzy nie pokazywać. Ale ponownie powiem to, co powiedziałem przy poprzedniej sprawie. Dużo wody w wieprze upłynęło, kilka lat minęło i okazuje się, że na finale, że spółdzielnia miała rację, że tak naprawdę ci wszyscy, którzy wypowiadali różnego rodzaju osądy, niesprawiedliwe osądy, dzisiaj powinni po pierwsze uderzyć się w pierś i po drugie powiedzieć przepraszam. Podejrzewam, że takie słowa nie padną z tamtych ust, ale my funkcjonujemy nadal, opieramy się na niezawisłych sądach i wiemy po tych kilku latach, że nawet jeżeli ci, którzy podejrzewam, nie wypowiedzą tych słów, przepraszam, to widzą bardzo dokładnie, że najpierw sąd lubartowski, wyrok o eksmisję, teraz sąd lubelski, sprawa o odszkodowanie, przyznają rację spółdzielni mieszkaniowej i potwierdzają to wszystko, co my mówiliśmy lat temu kilka. A jeśli chodzi o odszkodowanie, jest pan zaskoczony tak wysoką kwotą? Znaczy, ta kwota odzwierciedla to, o co wnosiliśmy, bo wnosiliśmy o 290 tysięcy, z tego co pamiętam, zostało zasądzone w sumie razem z odsetkami, ze wszystkimi kosztami 350 tysięcy złotych, plus dochodzą jeszcze koszty związane z kwotami, które wcześniej LOK zapłacił, czyli 100 tysięcy złotych. W sumie spółdzielnia mieszkaniowa jest do przodu 450 tysięcy złotych, więc zaskoczony na pewno nie jestem. Natomiast to, co przemawia przeze mnie, to radość z tego powodu, że sąd przyznał rację temu, kto był jednak oskarżany i odbierano mu cześć, godność, pomawiano i starano się wpłynąć w taki czy inny sposób, organizując manifestacje, nawet tutaj przecież pamiętam te manifestacje, które odbywały się na Cichej 6 pod budynkiem, gdzie różnego rodzaju transparenty były i mniej lub bardziej obraźliwe słowa. Okazuje się, że ci wszyscy, którzy wypowiadali te obraźliwe słowa, powinni znaleźć sobie innych nadawców tych słów, powinni znaleźć wszystkich tych, którzy doprowadzili do takiej sytuacji i tak naprawdę zastanowić się, kto jest winien temu, że dzisiaj Lubartowski Ośrodek Kultury mieści się w szkole i nie ma możliwości normalnego funkcjonowania, bo wystarczyło odrobinę woli, a sprawy by były pozałatwiane. Ale miasto może się odwołać od wyroku. Tak, miasto może się odwołać od wyroku. Tylko trzeba też pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Że koszty tego odwołania, jeżeli zależy od której sumy się odwołają, ale trzeba pamiętać, że to będzie na pewno nie mniej niż 5 tysięcy złotych. Mówię samych kosztach, o kosztach wstępnych, a może sięgnąć nawet ponad 20 tysięcy złotych te koszty. Bo jeżeli policzymy sobie kwoty samego wpisowego, i policzymy sobie znowu to, co zrobił teraz sąd. Proszę zwrócić uwagę, że sąd oddał spółdzielni mieszkaniowej w sumie ponad 20 tysięcy kosztów. Jedne związane z zastępstwem procesowym, a drugie koszty procesu. Więc jest to, proszę Państwa, 18 tysięcy złotych teraz. Jeżeli druga strona, Lubartowski Ośrodek Kultury, tutaj Lubartowski Ośrodek Kultury działał na takiej zasadzie, że pełnomocnikiem był radca prawny Urzędu Miasta, to te kwoty mogą być po prostu, jeżeli utrzyma się ten wyrok, powiększone o dodatkowe 20, 25, a może 5, a może 10 tysięcy złotych. W każdym razie ja, gdybym był na miejscu Lubartowskiego Ośrodka Kultury, to sam bym się zastanowił, czy stać mi na ponoszenie dodatkowych kosztów, bo jak widzimy, te koszty, które do tej pory oprócz samego wyroku zostały poniesione, to proszę zwrócić uwagę, że gdyby wcześniej postępowano w nieco inny sposób niż taki, jak postępowano, to samych odsetek, które są zasądzone, jest 89 tysięcy złotych. 89 504 zł to są same odsetki. To jest prawie 100 tysięcy odsetek. Koszty procesowe 14 tysięcy i koszty zastępstwa procesowego 4600. To jest... Te koszty wynikają z jednej rzeczy, z tego, że sam proces się toczył, a po drugie, że tak mocno
przewlekły były ten proces, bo pamiętajmy, że my jako spółdzielnia mieszkaniowa już nawet na pewnym okresie, na pewnym etapie samego procesu zrezygnowaliśmy z dodatkowych wniosków dowodowych. Nie staraliśmy się tego przedłużać. Nie staraliśmy się przedłużać tego procesu, chociaż przedłużanie tego procesu byłoby na korzyść spółdzielni mieszkaniowej, bo odsetki by były jeszcze większe. A co robiła druga strona, czyli Lubartowski Ośrodek Kultury i jego pełnomocnik? Mimo że sąd prosił, żeby już zakończyć i nie składać nowych wniosków dowodowych w postaci przesłuchań świadków, to druga strona wnioskowała o dodatkowe przesłuchiwania świadków, a to musimy pamiętać, że to odwleka wtedy proces o miesiąc, dwa, trzy, a za każdy miesiąc po prostu sąd teraz zasądził te odsetki. Okazuje się, że miasto mogło zapłacić spółdzielni tylko 150 tysięcy złotych. Po wyborach w 2010 roku nowy burmistrz Lubartowa Janusz Bodziacki i prezes Jacek Tomasiak przystąpili do rozmów, które miały zakończyć spór. Spółdzielnia zgodziła się na umorzenie długów w zamian za wprowadzenie w mieście podatku śmieciowego, odsprzedanie spółdzielni działek, które są w wieczystym użytkowaniu oraz przyznaniu lokalu socjalnego dla dłużnika. Zarząd chciał także rozwiązać problem dłużników i podpisać umowę, dzięki której członkowie nie płaciliby za nieżytelność sąsiadów. W 2011 roku po zamieszaniu w koalicji i usunięciu z niej radnego Tomasiaka rozmowy utknęły w martwym punkcie. Zarząd spółdzielni wysłał jednak podpisaną treść porozumienia. Władze miasta umowy nie podpisały. Dlaczego w tamtym roku nie zostało podpisane porozumienie ze spółdzielnią? No to proszę pytać tutaj Lubartowski Ośrodek Kultury, prawda, przede wszystkim, prawda, nie, bo negocjacje były w tamtym kierunku i nie jest trudno powiedzieć. No, jest jak jest, jest sytuacja w tej sytuacji. No tak, no poczekamy. Ja mówię, cały czas czekamy na uzasadnienie i zobaczymy. Burmistrz Szumiec udzielił nam dodatkowych odpowiedzi na pytania związane z porozumieniem, jednak nie zezwolił na emisję materiału. Zgodnie z sugestią zastępcy burmistrza zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do szefowej LOK Małgorzaty Gryglickiej. Ta ostatnia na chwilę obecną odmówiła wypowiedzi. W porozumieniu spółdzielnia rezygnowała ze znacznej części odszkodowania, co kierowało zarządem. Tak, chcieliśmy pokazać i wsłuchiwaliśmy się w te wszystkie głosy, że oto jest ośrodek kultury, że to jest działalność, która jest finansowana z budżetu miasta. Na rozmowach z panem burmistrzem, który mnie przekonywał do tego, że jestem radnym koalicyjnym, powinienem podejść w sposób racjonalny, powinienem się przychylić do tych propozycji. My rezygnowaliśmy z odsetek tak naprawdę. Rezygnowaliśmy z tych odsetek na tamtym okresie czasu i proponowaliśmy, żeby ten dokument został podpisany. Jednocześnie on tam były dodatkowe propozycje, które chcieliśmy uzyskać, ale niestety no miasto nie zdecydowało się na podpisanie tego dokumentu. Wydaje mi się, że ja gdybym był na miejscu pana burmistrza, wolałbym zapłacić spółdzielni mieszkaniowej 150 tysięcy złotych, niż płacić teraz kilkaset tysięcy złotych. No i... A wystarczyło złożyć jedynie podpis. A dlaczego nie doszło do podpisania tego dokumentu? Nie wiem. My 6 czerwca 2011 roku, już po tych rozmowach, które odbywały się przez kilka miesięcy, bo i ja, i mój zastępca, i nasz pełnomocnik, nasz radca prawny, jeździliśmy do Urzędu Miasta. Rozmawialiśmy o wszystkich kwestiach. Ustalaliśmy zasady tego porozumienia. Wydawało się, że wszystkie zasadnicze punkty, które mogły być sporne, zostały ustalone i nie ma sprawy, żeby złożyć ten podpis. Oczekiwaliśmy na kolejne zaproszenia, te zaproszenia nie dotarły, wobec tego zdecydowaliśmy się jako zarząd spółdzielni mieszkaniowej to porozumienie, które było przedmiotem rozmów, podpisać i to porozumienie podpisane z naszymi pieczęciami wysłaliśmy do Urzędu Miasta i to 6 czerwca trafiło to na sekretariat Urzędu Miasta i wystarczyło, żeby druga strona złożyła podpis pod tym porozumieniem, a wtedy koszty, jakie byłyby poniesione, to by było tylko i wyłącznie 150 tysięcy złotych, bo na taką sumę żeśmy się umówili. Natomiast miasto nie skorzystało z tej szansy. Nie wiemy dlaczego. Nie wiemy, nie rozumiem tego. Ja mówię jeszcze raz, gdybym był na miejscu burmistrza, ja bym się 2 minuty nie zastanawiał, tylko złożył ten podpis, bo to było bardzo korzystne porozumienie dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Lubartowski Ośrodek Kultury, proszę zwrócić uwagę, że poniósłby 150 tysięcy, gdyby podpisano to porozumienie, tych kosztów, a tak naprawdę ponosi dwukrotnie, trzykrotnie większe koszty niż to, co było zapisane w tym porozumieniu.